Pan się zajmuje wolnym oprogramowaniem. Posłuchacie, zapraszam. Posłuchacie, o czym Pan ma tutaj do powiedzenia. Wyrazić swoje zdanie, a warto, bardzo proszę. Leci, dobra. Warto posłuchać i warto się uczyć. Teraz byłem ostatnio na pokazie certyfikacji, prawda? Też fajna rzecz. Każdy z Was może mieć certyfikat w przyszłości, a to Wam się liczy później do CV i do przyszłej pracy. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Mamy drzwi zamknięte czy nie? Witam serdecznie. Nazywam się Adam Jurkiewicz. Jestem wolontariuszem Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania, która szerzy wolne i otwarte oprogramowanie. To jest takie proste. Generalnie mam za zadanie zanudzić Was przez najbliższą godzinę. W związku z powyższym czas zacząć trudności. I zaczniemy od tego, że zrobimy sobie mały quiz. Najpierw sprawdzimy, czy potraficie czytać. Tak? Czytać można było przed chwileczką, to co było na ekranie przed chwilą, a ja powiem tylko tak. Pierwsza nagroda w quizie, który będzie za sekundę. Nagroda nie jest rewelacyjna, bo jest nią płytka CD z bardzo ciekawym oprogramowaniem, ale jest. Słuchajcie, mam pytanie takie. Po pierwsze, kto z Was posiada telefon z Androidem? Ja. Płytka. Dobra. Kto z Was posiada w tym telefonie dostęp do internetu? Super. To teraz słuchajcie. Przed chwileczką na ekranie była nazwa fundacji. Pierwsza osoba, która będzie w stanie na Waszym telefonie wygooglać, w jakim mieście ma siedzibę ta fundacja, dostaje pierwszą nagrodę. Słuchajcie, każdy może wziąć telefon. Ale ja nie mam pieniędzy na internet, bo trzeba płacić w telefonie. Brawo, dobrze. A to teraz z tym związane moje kolejne pytanie. Kto z Was chciałby, żeby szkoła dawała Wam możliwość dostępu do internetu przez Wi-Fi i szkolne? Każdy. Nie no, nie każdy. Niektórzy może nie chcą. To się nie chcą. To jest. Nie wiem, to tak jest. Słuchajcie, pierwsza nagroda czeka dla pierwszej osoby. Ja na razie nie idę dalej ze slajdami. Czekamy, czy potraficie posługiwać się sprawnie swoimi narzędziami. Poznać. Poznać. Brawo. Pierwsza nagroda, pierwsza osoba. Nie wiem, ile czasu trwało. Dwie sekundy. Nie, troszkę więcej niż dwie sekundy. No nie, trzeba było tylko wpisać do Google'a. Tutaj mam taką aplikację. Już mi wyskoczyło. No proszę, brawo. Słuchaj, to teraz zadam Ci kolejne pytanie. Czy wiesz, kto jest producentem systemu operacyjnego, który jest zainstalowany na tym telefonie? Dobra, inne pytanie. Czy łatwo Ci się używa tego systemu? Bardzo. Dobra. Kolejna rzecz. Czy poleciłbyś swojemu znajomemu taki system operacyjny? Oczywiście. Najlepszy system na razie jaki jest. Dobra, super. No, jeśli chodzi o telefon. O telefon. Świetnie. Bardzo dobrze. Teraz muszę wymyśleć jakieś kolejne pytanie, żeby polecieć dalej. Czy gdyby kazano Ci zapłacić 1000 zł dodatkowo za ten system operacyjny, byłbyś szczęśliwy? Na pewno nie. Dobra. Na pewno nie zapłaciłbym, coś ciągnął za darmo. Nie, a okej, okay, to znaczy, że nie, on nie byłby do ściągnięcia za darmo. Bo mógłbyś mieć, czy 1000 zł byś za niego dał? Na pewno nie. Nie, dobra, super, no nie byłbyś szczęśliwy, ja też bym nie był, nie? Ale jak ktoś czytaje za darmo, za free, to jest fajne. Tak? Dobrze, bardzo dobrze. Słuchajcie, zapamiętajcie sobie odpowiedzi Waszego kolegi, bo ja do tych odpowiedzi wrócę później. Znaczy, powiem Wam o czymś, co możecie mieć za darmo, co może być proste w użytkowaniu, może być fajne i do tego wszystkiego jeszcze jest szalenie uczące i bezpieczne. Wasz kolega wszedł już w posiadanie czegoś takiego właśnie, pod chwileczką, na tej płytce. Coś, co niektórzy wyceniają na grube tysiące złotych, liczone w dziesiątkach tysięcy, tak naprawdę, ale o tym później. Słuchajcie, czy ktoś na sali wie, co to jest VO? Nie mylić z takim poleceniem dla konia, tylko z wolnym i otwartym oprogramowaniem. Czy ktoś z Was wie, co to jest wolne i otwarte oprogramowanie? W ogóle dostępne i bezpłatne.
Pan tygodni, tak? Tak. Też nie, niekoniecznie, ponieważ może być ogólnodostępny i bezpłatny i nie być wolny. Tak, takim programem ogólnodostępnym i bezpłatnym jest na przykład Skype i wcale nie jest wolnym oprogramowaniem. Bo jest całkowicie zamknięty. A OpenOffice na przykład? OpenOffice tak. Słuchajcie, kolejne pytanie. Czy ktoś na sali wie, czy używa takiego oprogramowania? Pewnie, że tak. No, dwie osoby wiedzą, że go używają, tak? Powiem tak, każdy z was, kto używa Androida, używa wolnego, otwartego oprogramowania, jakbyście nie wiedzieli. Android jest wolny i otwarty. Co to znaczy, że jest wolny i otwarty, powiem później dokładnie, bo są cztery warunki bardzo ważne, które trzeba spełnić, żeby był wolny i otwarty. Ale, słuchajcie, czy ktoś na sali zna, tutaj pierwsza kolejna linijka tekstu i slajd. Kto z was zna Firefoxa? Każdy, nie? To przecież kto nie zna Firefoxa? Firefox jest wolny i otwarty. Czy znacie Wikipedię? Nie? Kto dzisiaj nie zna Wikipedii, ten nie może być uczniem, moi drodzy. Uczniowie powinni znać Wikipedię, ponieważ Wikipedia daje dużo wiedzy wolnej i otwartej czasami. Ale tylko czasami. Tutaj ważna dygresja. Na pewno zdarza wam się, bo mojemu starszemu synowi, który jest w waszym wieku, zdarza się bardzo często sięgać do Wikipedii po to, żeby odrobić zadanie domowe. Tak, bo potrzeba mu wiedzy o czymś tam konkretnym, na przykład o samolotach, bo on akurat w technikum lotniczym się uczy, i potrzebuje czegoś więcej niż ma dostępnego w książce. Więc sięga do Wikipedii. Ale w Wikipedii nie zawsze można znaleźć informacje, które są wolne, które można używać dalej. Sama Wikipedia jest wolna i otwarta, to znaczy wolne i otwarte jest oprogramowanie, które sprawia, że widzicie te informacje. Każdy z was może sobie zrobić własną Wikipedię, ale już na przykład dobry artykuł, jakiś tam o czymś tam, nie wiem o czym i nie wiem jaki, bo nie przeglądam na tyle Wikipedii, żeby dokładnie sprawdzać, może być obwarowany prawem autorskim, to znaczy, że na przykład pisząc wypracowanie nie możecie użyć tekstu zawartego w tym artykule. Ale inny artykuł może być całkowicie otwarty i może mówić, słuchajcie, możecie mnie skopiować całego, wkleić gdzie chcecie i tylko dajcie informację, że ten kawałek tekstu jest z Wikipedii. Do tego wrócę jeszcze później przy okazji licencji Creative Commons, który pewnie słyszeliście, mam nadzieję. Jeśli nie słyszeliście, to istnieje też takie licencje Creative Commons, które mówią, że można się dzielić różnymi rzeczami. Cóż, OpenOffice, LibreOffice, dwa pakiety biurowe, które powinniście znać. Być może używacie, nie wiem jak to jest u was, nie wiem czego uczycie się w szkole, czy uczycie się na pakietach zamkniętych, czy na otwartych. Polecam wszystkim używanie LibreOffice'a, ponieważ jest dobrym pakietem. W tym pakiecie na przykład jest zrobiona ta prezentacja. To wbrew pozorom nie jest PowerPoint, to co teraz oglądacie. To jest LibreOffice w czystej postaci. Mówiliśmy o tych wolnościach. Tak? Słuchajcie, wolność do uruchamiania programu w dowolnym celu, do analizowania działania programu, do rozpowszechniania kopii i do udoskonalania programu i do publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń. To są ważne wolności, ponieważ może być tak, że ktoś udziela wam pozwolenia tylko i wyłącznie na... Nie chcę tutaj rzucać przykłady, którym rzucam zawsze, bo mój kolega mnie potem zawsze tak bardzo mnie o to krzyczy, ale rzucę. Słuchajcie, powiedzmy, że chcecie zrobić bombę atomową. Tak? I potrzebujecie, żeby wykonać bombę atomową, potrzebujecie narysować jej schemat. I dysponujecie edytorem graficznym, który pozwala na rysowanie, ale w licencji jest zaznaczone, że tym programem nie wolno narysować schematu bomby atomowej. Wolno narysować schemat samochodu, ale schematu bomby atomowej nie. Lub odwrotnie. Chcecie na przykład, macie pomysł na świetny, nie wiem, kolektor słoneczny, który będzie dawał rewelacyjny prąd i chcecie wyrysować jego schemat. I znowu, nie wolno wam.
Tak? Jest to zabronione licencją oprogramowania. Ponieważ oprogramowanie mówi, wolno rysować rysunek człowieka, ale nie wolno narysować schematu instalacji elektrycznej. To są oczywiście bardzo przykłady takie wyssane w tej chwili przeze mnie z palca, ale mogą takie się zdarzyć w pewnych przypadkach. Natomiast wolne i otwarte oprogramowanie mówi ni mniej, ni więcej, tylko używajcie programu po to, po co chcecie i nikt was w niczym nie będzie ograniczał. Wolność do analizowania działania programu. Kto z was chce w przyszłości być informatykiem? Jedna osoba, dobra. A kto chce być mechanikiem samochodowym? Jedna osoba, dobrze. Kto chciałby być malarzem? Jedna osoba, dobrze. Słuchajcie, a zadam takie pytanie. Kto chciałby być cukiernikiem? Są tacy? Tak samo? Dobra, okej, może być. Można mieć kilka zawodów. Można mieć kilka, oczywiście. Nieważne, jaki zawód chcecie sobie wybrać w przyszłości. Ważne jest, abyście mieli możliwość uczenia się tego zawodu. Wyobraźcie sobie mechanika, któremu nie wolno otworzyć pokrywy silnika. Jak ma się nauczyć mechanik samochodowy naprawy silnika, jeśli producent silnika X mówi: słuchaj chłopie, tobie nie wolno otworzyć pokrywy. Możesz sobie dołączyć do niego OBD i sczytać na komputer parametry silnika, ale nie wolno ci zobaczyć, jak wygląda tłok w silniku. Lub wyobraźcie sobie cukiernika, któremu mówią: możesz używać dowolnej mieszanki, którą możesz kupić w sklepie do na przykład pieczenia ciasta, ale nie wolno ci zobaczyć, w jaki sposób drożdże rosną i co się dzieje z ciastem na etapie pulchnięcia drożdży. Wyobraźcie sobie informatyka, któremu mówią: słuchaj, możesz pisać oprogramowanie, ale nie wolno ci pod żadnym pozorem zobaczyć, w jaki sposób działa kompilator. Co się dzieje z twoim kodem źródłowym, który jest tłumaczony na język zrozumiały dla komputera. W wolnym i otwartym oprogramowaniu macie dostępny kod źródłowy, więc zawsze możecie zobaczyć, jak to działa, co się tam dzieje dokładnie. Oczywiście znam wiele osób, które powiedzą: ale mnie to w ogóle nie interesuje, bo ja się na tym nie znam. Okej. Ta wolność dotyczy tych, którzy się znają i którzy chcą, żeby mogli. Żeby nikt wam nie mówił, że nie wolno wam myśleć o tym, co się dzieje na zewnątrz, że musicie przyjąć na przykład świat, jakim jest, i nie wolno wam zadać pytania, dlaczego samochody jeżdżą po prawej stronie, a nie po lewej, bo w Anglii jeżdżą po lewej, prawda? To jest taka kwestia wolności do analizowania tego, co się dzieje, zarówno w przypadku aplikacji, jak i w przypadku waszego życia. Wolność do rozpowszechniania kopii. Tak, mnie wolno wziąć kopię systemu operacyjnego bądź oprogramowania innego, które jest wolne, i dać komu chcę. Jemu wolno skopiować to w tylu egzemplarzach, ile mu się podoba, i rozdać to znowu reszcie ludzi. Wolno to wrzucić na chomika, wolno to wrzucić na torrenty, wolno to wrzucić do RapidShare'a i rozpowszechniać zupełnie legalnie. To nie jest łamanie prawa. Chomik czy RapidShare nie jest łamanie prawa. Nie, proszę Panie Boże, same te systemy nie są. Jest wiele rzeczy, które można tam znaleźć całkowicie legalnie. Natomiast są rzeczy, które są tam nielegalnie, owszem. No ale... Co jest na przykład nielegalne? Na chomiku? Nielegalne jest udostępnienie. Na przykład nielegalne jest tam oprogramowanie komercyjne. Ponieważ nie wolno go ani rozpowszechniać, ani udostępniać, ani pobierać, ani używać poza licencją. A filmy na przykład? Filmy są legalne tak długo, jak nikt nie pobiera za nie opłat. Co więcej, wolno pobrać film i obejrzeć go samodzielnie. W zakresie prawa. Nie łamiecie prawa, oglądając film samodzielnie w domu. Żeby była jasna sytuacja. Zapraszam do przestudiowania ustawy o prawach autorskich. A to rąby? To samo. To jest tylko system, to jest tylko oprogramowanie, które służy czemuś. Tak samo jak Wikipedia, to jest oprogramowanie, które służy przekazywaniu informacji. Ale możecie tam znaleźć informację, że Hitler był super, albo że Hitler był nie super. Jedna z tych informacji będzie zła. Do was będzie należeć zanalizowanie tej informacji. Tak samo na torrentach czy na chomiku znajdziecie na przykład LibreOffice, który jest tam ok i jest wolny i można go tam rozpowszechniać. Znajdziecie tam Microsoft Office, którego tam być nie powinno, nie wolno rozpowszechniać. Ale jak ściągnąć go może? Nie. Nie wolno? Nie wolno. On nielegalnie się tam już zdał.
Każdy, kto pobiera nielegalne oprogramowanie z paserem w świetle polskiego prawa. Niestety. Tak samo. A może niestety. Ponieważ ja uważam, że nie warto kraść rzeczy, których się nie powinno posiadać, skoro można posiadać rzeczy, które można posiadać. To dlaczego jest takie to drogie? Dlaczego jest takie to drogie? Bo oprogramowanie, załóżmy Microsoft Office kosztuje... A to jest pytanie do Mr. Gatesa. Dlaczego? No jest, ponieważ możesz... Było tańsze, to dlaczego by można było na to stać? No tak, dlatego jest LibreOffice, który jest dużo tańszy. Ale odpowiedź jest bardzo... na nie stać. Odpowiedź jest z kolei bardzo prosta, ponieważ Gates zapoczątkował to, posiadł monopol. I na tym rozpowszechnił to, stało się to powszechne. Na przykład systemy Linuxa są bardzo... też są powszechne, są darmowe, nie są aż tak rozpowszechnione jak Windowsa. I z tego to wynika. Poza tym wielką drogą do popularności systemów, na przykład Windows, było właśnie piractwo komputerowe. Na przykład w Polsce, gdzie można było bez problemu ściągnąć i użytkować system Windows. Wszyscy nauczyli się korzystać z tych systemów, każdy miał je na komputerze. Więc gdyby prawo autorskie było faktycznie bardzo ściśle przestrzegane, byłoby zupełnie inaczej. Generalnie, niestety, problemem dużym w Polsce jest nieskuteczność prawa, nie jego prawa, jego nieskuteczność. To, że jeśli przejdziecie na czerwonym świetle i spotkacie policjanta, to wam co najwyżej pogrozi palcem. Za 100 złotych zapłaciłem. Bardzo dobrze. Doskonale. Ja nie powiem, pojechałem za szybko, zapłaciłem 400 i dostałem 10 punktów. Też. Nie było te wasze. Słuchajcie, w Niemczech, jeżeli policjant złapie was na wykroczeniu z prędkości, tam nie ma rozmowy, tak? Tam jest guten morgen, ileż tam euro i do widzenia. Ale nie tylko w Niemczech, w większości społeczeństw cywilizowanych. Tak. Także w Polsce problemem generalnie jest nieskuteczność prawa, nie jego prawa. Ale słuchajcie, wracając, bo ja bym się też mógł rozpowiedzieć trochę na temat polskiego prawa i różnych rzeczy, ale chciałbym tu wrócić, żeby was nie zanudzić do końca. Mianowicie, wolność do udoskonalenia programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń. Ja właśnie w tej chwili publicznie rozpowszechniłem moje ulepszenie, dając koledze, który ma na imię, przepraszam, jak? Michał. Michałowi dałem system operacyjny, który posiada pewne ulepszenia, które ja wprowadziłem. Mnie wolno je wprowadzić, wolno mi je rozpowszechniać, wolno mi się chwalić przed innymi tym. Tak? W ten sposób świat jest lepszy, bo on na przykład może, Michał może uruchomić ten system u siebie na komputerze i może sobie go zobaczyć, nie musi martwić się, w jaki sposób zainstalować program X, który jest bardzo fajny i ciekawy, ale trudno się go instaluje w Linuxie. Bo ja to zrobiłem za niego. Udoskonaliłem Linuxa w ten sposób, że dodałem do niego kilka ciekawych programów, w ten sposób zrobiłem płytkę i dałem go komuś. Słuchajcie, to jest takie ulepszenie, ale mam kolegę, który jest nauczycielem w podwarszawskiej miejscowości i tam uczniowie w ramach lekcji angielskiego zrobili tłumaczenie pewnego programu, który jest bardzo fajny, służy do nauki oprogramowania właśnie. To jest taki program do tworzenia gier w różnych językach programowania. Ale był tylko w wersji angielskiej. Więc dzieciaki to przetłumaczyły na polski. Nie dosyć, że pozarabiały szóstki z angielskiego, to jeszcze jeden z uczniów, który był najbardziej aktywny w tym, dostał od naszej fundacji dyplom i nagrodę rzeczową za wkład w rozwój oprogramowania. Także to może się opłacać fizycznie. Przepraszam, wydasz oczekra. To może się opłacać fizycznie, a również może się opłacać w ten sposób, że ktoś gdzieś w internecie znajdzie wasze imię, nazwisko kiedyś jako kogoś, kto coś zrobił. Jeśli pójdziecie do pracodawcy i powiecie, szanowny panie pracodawco, my byśmy chcieli pracować. No dobra, to pan przyjdzie za dwa dni, ja tymczasem w wujku Google poszukam pana imienia i nazwiska i zobaczymy, co pan w ciągu swojego życia zrobił. Czy pan jest tak dobry, jak pan mówi, czy pan nie jest taki dobry, jak pan mówi, bo pan nic nie zrobi. Także warto, słuchajcie, warto brać udział w rozwoju, zwłaszcza, że to jest dla innych. Wolność wyboru. Najpierw nasz ulubiony portal społecznościowy, na którym prawie wszyscy mają konta, ja również. Prawie wszyscy mają w telefonach tam ikonkę z dużą literką F. Nasza klasa? Nie, nasza klasa nie. Ale jest to kolejna wolność, wolność wyboru. Słuchajcie, są ludzie, którzy lubią siedzieć na Facebooku. Wolne i otwarte oprogramowanie w szkole również ma swój profil na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy do polubienia tego profilu. Czemu nie? Czasami ciekawe informacje publikujemy. Ale Facebook jest zamknięty. Nie wiem, zadam takie pytanie. Kto z was przeczytał regulamin Facebooka? Zakładając sobie tam konto. Ja czasami, ale... Nie, kto z was przeczytał cały regulamin od góry do dołu? A kto zaznaczył, tak, przeczytałem regulamin i akceptuję go? Wszyscy, którzy mają tam konta. Ponieważ jeżeli tego nie zaznaczycie, nie będziecie mieli tam konta. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale jedną z rzeczy, która jest w tym regulaminie, jest informacja, że umieszczając tam jakiekolwiek zdjęcie, bądź jakikolwiek tekst, bądź jakąkolwiek informację, udzielacie firmie Facebook jakoś tam niezbywalnego, pełnego prawa do dowolnego manewrowania tymi danymi. Do rozpowszechniania go na całym świecie w dowolnej formie, do remiksowania, do publikowania i tak dalej, i tak dalej. Pozbywacie się wszystkiego, co jest wasze, z chwilą, kiedy tam to wrzucicie. To owszem pozostaje wasze, ale oni mogą to puścić na okładkę Time i zarobić na tym $1 000 000, a wy nie będziecie mieli z tego ani jednego centa. Oni mogą to skasować w dowolnym momencie, mogą to rozpowszechnić, a wy nie możecie im nic zrobić. Dlatego ja mówię o wolnościach, wolnym i otwartym oprogramowaniu, również w kontekście tego. Tam, wbrew pozorom, wcale nie jesteście wolni. Są systemy, które są wolne. Ja tutaj mam taką ikonografikę ciekawą z odcięciem się od Facebooka. Słuchajcie, jest sobie taka rzecz, która się nazywa Friendica. Pokazuję jako przykład wolnego, otwartego oprogramowania. To jest oprogramowanie, które robi to samo, co Facebook, ale nie jest niczyją własnością, jest waszą własnością. Możecie albo założyć sobie konto na dowolnym serwerze Friendiki w świecie, który udostępnia taką możliwość, albo wziąć to oprogramowanie i zainstalować je na własnym komputerze, na przykład na własnym laptopie, i mieć dostęp do całej sieci społecznościowej tylko wtedy, kiedy macie uruchomionego laptopa i inni będą widzieć wasze informacje tylko wtedy, kiedy wy macie to uruchomione, a mimo wszystko możecie się wymieniać informacjami z innymi. Na marginesie powiem, że moim zdaniem to jest bardzo fajną rzeczą, której można używać w szkole dla nauki, co dzieje się w sieciach społecznościowych, jak to działa. To można sobie zainstalować, szkoła może zainstalować sobie to na własnym serwerze szkolnym, dać wszystkim uczniom konta i oni mogą wymieniać się na przykład w obrębie szkoły takimi informacjami, bądź poza szkołą. Bo jeśli będzie to wystawione na świat, to normalnie będzie działać. Proponuję friendica.info.pl. Możecie sobie zobaczyć, tam jest mój profil. On jest normalnie ogólnodostępny, pozostaje na moim serwerze i wszyscy mogą go widzieć, ale nie jest to własnością nikogo poza moją, ten serwer i te informacje, które tam umieszczam. Nie muszę, nie wiem, dawać pełnej licencji panu Markowi Z na to, żeby kopiował wszystkie zdjęcia, które umieszczał na Friendice. Mówiliśmy wcześniej o tym, że Windows jest taki popularny. To ja tutaj wrócę do wolności. Wolność wyboru zakupu. Słuchajcie, to jest okładka jednej z gazet z bieżącego roku. Aż zrobiłem skan po prostu tej okładki. Nie wiem, mam pytanie. Czy wolelibyście mieć komputer z 15-calowym monitorem, czy z 17-calowym monitorem? 15. 15? 17. Dobra, ktoś woli 17. Ok, zadam inne pytanie. Jak sądzicie? Który laptop powinien być droższy? Ten z 15-calowym czy ten z 17-calowym? Ale to nie chodzi o tego. Słuchajcie, każdy z tych laptopów ma ten sam procesor AMD E300. Każdy z tych laptopów ma taką samą ilość pamięci RAM, 2 GB. Każdy z tych laptopów ma taki sam dysk twardy, nagrywarkę DVD, Wi-Fi, kamerę internetową. Ten laptop ma 15-calowy wyświetlacz i rozdzielczość tylko 1300 na 700 punktów.
Drugi laptop ma wyświetlacz 17-calowy i rozdzielczość 1600x900 punktów, a więc już taką, w której Full HD można oglądać. W tym niestety Full HD się nie da obejrzeć. Ten laptop jest o 100 zł tańszy od tego laptopa. Bo w tym jest Windows. To teraz wyobraźcie sobie, ile mógłby kosztować ten laptop, gdyby nie było tego Windowsa. 999. Ale spróbujcie kupić go bez tego Windowsa. Ale teraz laptopy są bez Windowsa. Tak, tylko niestety ciągle rzadko. U nas fali jest. Ja ostatnio powiem wam, że na przykład w Auchan widziałem laptopa, który miał Linuxa na pokładzie, normalnie OpenSUSE zainstalowanego. Chętnie widziałbym taką sytuację, że ten sam laptop można byłoby kupić z bądź bez Windowsa, stojący obok siebie na półce sklepowej, lub gdyby laptop stał, a obok stało pudełko z Windowsami, żeby użytkownik musiał wiedzieć, że to jest rzecz, za którą trzeba zapłacić, tak samo jak za sprzęt. Że nie ma tak jak dzisiaj, że jeśli kupujecie laptopa, to praktycznie tylko z Windowsem, bo nie wiem, w dużych sieciach, które specjalizują się w elektronice, naprawdę trudno znaleźć komputer, laptop, który nie ma systemu operacyjnego i nie jest nim Windows. Bo jeśli chodzi o stacjonarne komputery, to tak, tutaj jest dużo łatwiej. Na przykład w takiej sieci sklepów Computronic łatwo jest kupić komputer stacjonarny bez systemu operacyjnego i jest on wtedy widocznie tańszy, przynajmniej o 200 parę złotych od tego, który system posiada. Pomyślcie o tym, jeżeli będziecie w sklepie. Dlatego chcę komputer bez systemu, bez Windows, tylko z Linuxem. Linux jest tym systemem, który jest wolny, otwarty i do tego wszystkiego jeszcze darmowy. I gdyby była taka sytuacja, że macie komputer i macie do wyboru system operacyjny, to macie wolność wyboru, czy chcecie mieć jeden, zapłacić za niego, czy chcecie mieć drugi i za niego nie płacić. W tej chwili w sklepach nie macie tego wyboru, ponieważ musicie kupić komputer z systemem już. Musicie za niego zapłacić, nawet jeśli wydaje wam się, że dostajecie go w gratisie. Tutaj przytaczam kilka rzeczy, które warto, żebyście wiedzieli w temacie zamkniętych systemów. Pytanie, w jakim systemie nie wolno zmienić stylu graficznego? Czy znacie taki system operacyjny, który nie pozwala na zmianę stylu graficznego? Na przykład tapety. Windows 7 Starter. Bardzo dobrze. Nie wolno tam zmieniać, tak? Nie, nie. Bo on jest tylko testowy. Testowym systemem jest. Wszystkie startery mają, nie można tam nic zmieniać. Tak, nic dokładnie. W ustawieniach nic. Tak, tak, dokładnie. Nie dosyć, że płacisz za niego, to jeszcze nie wolno ci tam nic zrobić. Tak? W niektórych systemach nie można mieć zbyt dużo RAM w komputerze, ponieważ system odmówi działania. W najlepszym przypadku po prostu napisze, że nie obsłuży wam tej ilości pamięci, ale w gorszych przypadkach potrafi odmówić działania. Widziałem już kiedyś takie przypadki. No i aplikacje i aktualizacje można pobierać tylko od producenta i zgodnie z jego polityką. Nie wiem, czy wiecie, co zrobił teraz Apple, bardzo fajnie, tak? I Microsoft Windows 8 robi to samo. Mianowicie, nie można sobie wgrać żadnego programu spoza oficjalnego kanału dystrybucji oprogramowania. Tak nie można. W Windows 8 również nie będzie można po prostu włożyć sobie płytki, czy też pobrać z wiadomego nam serwisu jakiegoś programu, nawet gdyby był wolny i otwarty, i go zainstalować. Będzie można to zrobić tylko poprzez kanał producenta. Ostatnio dosyć głośna była taka sytuacja, kiedy jedna z firm tworzących gry na Xboxa stwierdziła, że przestaną robić te gry, ponieważ gra była względnie tania, a Microsoft żądał dosyć wysokich opłat za, jak to określili, walidację, weryfikację aplikacji do włożenia na tą platformę Xboxa, żeby można ją było pobierać. I okazało się, że firma nie dosyć, że nie zarabia na tej swojej grze, to jeszcze traci. Ponieważ Microsoftowi muszą zapłacić 3 razy tyle za to, żeby ta gra znalazła się dla użytkowników do pobrania do Xboxów, niż byli w stanie zebrać za to, co ci ludzie zapłacili. W ten sam sposób mam nadzieję,
że niedługo Steam będzie tylko dla Linuxa. Tak, Windows 8 is a catastrophe. To są słowa szefa firmy Steam. Myślę, że firmy Steam nie muszę wam przedstawiać, bo powinniście ją dosyć dobrze znać. Tak, niedługo Steam będzie tylko na Linux. Po prostu w momencie, kiedy wejdzie Windows 8, to oni przestaną wydawać gry na Windowsy, bo właśnie polityka Microsoftu związana z tym, że można puszczać gry tylko przez ich oficjalny kanał sprzedaży, sprowadza to do tego, że oni powiedzieli, nie, no po prostu nie musimy. To nie my jesteśmy zależni od Microsoftu, to Microsoft jest zależny od nas. A wolne i otwarte oprogramowanie nie ogranicza nas w żaden sposób. Tutaj nie ma kanału sprzedaży, nie ma kanału instalacji. Każdy może sobie oprogramowanie zainstalować bądź dać innemu i nie ma z tym żadnych najmniejszych problemów. Słuchajcie, taka lekka dygresja. Systemy operacyjne. Kiedyś w zamierzchłych czasach, których pewnie jeszcze nie pamiętacie nawet, nie macie szansy, było wiele różnych systemów operacyjnych. Na przykład były takie systemy operacyjne jak Digital Unix, albo OpenVMS, albo OS 400, albo Amiga OS, albo jakieś inne. Część z nich jest tutaj kolorem zielonym, część z nich jest kolorem żółtym, część kolorem czerwonym. To dlatego, że ich licencje były albo całkowicie otwarte, albo częściowo otwarte, albo w ogóle nie były otwarte, czyli były zupełnie zamknięte. Systemów operacyjnych naprawdę było dużo. To dzisiaj tylko się wydaje wszystkim, że jest tylko Windows i nic więcej. Kiedyś naprawdę było tego sporo, ponieważ systemy operacyjne były przywiązane w wielu momentach głównie do sprzętu. Jeżeli był komputer Atari, miał system operacyjny Atari, jeżeli był komputer Amiga, miał system Amiga i tak dalej, i tak dalej. Tutaj chciałbym wam kolejny quiz wrzucić. Kolejna nagroda, tym razem chyba w wersji 64-bitowej nawet, więc lepsza niż tamta 32-bitowa. Ale kolektywnie możecie odpowiadać jak dla mnie, no ale kolektywnie również wówczas otrzymacie płytę dla wszystkich, do skopiowania. Lepiej nie, lepiej tego nie robić, lepiej ją skopiować. Słuchajcie, zaczniemy od tego obrazka, bo to jest najtrudniejsze będzie dla was. Co to za... Kiedyś były takie systemy operacyjne. To jest naprawdę obraz żywego komputera. Jak sądzicie, jaki to system operacyjny? To jest albo z Commodore, albo z Windowsa 3.11. Dobra, to powiem tak, to jest dużo starsze niż Windows 3.11. Łata. To było w czasach, kiedy Windowsów w ogóle jeszcze nie było na świecie. Atari? Tak, to jest Atari. Tak, to jest Atari i to jest Atari ST. Akurat. Były kiedyś takie systemy, tak wyglądały, też były okienkowe. Owszem, one nie były super graficzne, no ale były. Tutaj jest system operacyjny, który nazywa się OS2 World. No bo to widać, no, co będę was się pytał, ktoś przeczyta, to widzi. I to nie jest tak, że nazwa jest inna niż fizycznie. To jest OS2 World. To jest system operacyjny, który kiedyś produkował Microsoft na spółkę z IBM. Jeszcze też zanim powstał Windows. Tutaj jest ciekawy system operacyjny. To wiadomo, Linux. Nie. To nie jest Linux. A, nie, albo Red Hat może. Nie. Też nie. Red Hat to nie jest system operacyjny, to jest tylko dystrybucja. Też jest Linuxa. No. Tak. To jest BIOS. To jest BIOS. Taki również wolny i otwarty system operacyjny, który kiedyś ktoś tam zaczął pisać na platformę Intela. Też okienkowy. Tak, no nie przebił się. Nie wypłynął nigdzie. Tutaj jest ciekawy system, który bardzo ładnie wygląda. Nie, słuchajcie. To jest Amiga OS. To jest system operacyjny Amigi. Komputerów, które próbują teraz w Ameryce powrócić,
ale to im się nie bardzo udaje, chociaż no, plany mają ciekawe, jak czytałem projekt najnowszej Amigi, która ma wejść do sprzedaży pod koniec tego roku. No ale niestety nie ma jeszcze. Także zauważcie, wszystkie one są w jakiś tam sposób okienkowe, tak naprawdę od tego już nie ma ucieczki. Owszem, jeden jest brzydszy, no ale to jest system z roku 1987. Naprawdę, w niektórych przypadkach może być to przed waszą datą urodzenia przez przypadek. Niektóre są trochę nowsze, ale są, wszystkie są okienkowe. A ja chciałbym wam opowiedzieć tutaj o tym systemie operacyjnym, który miewa różne takie znaczki i nazywa się Linux. To jest wolny i otwarty system operacyjny. Tą nagrodę kolektywnie przekażę wam wszystkim, czyli panu nauczycielowi, żeby mógł wam zrobić kopię 64-bitowego systemu operacyjnego, dokładnie właśnie Linuxa. To jest coś, co można nazwać Remixem. Nie jest to kolejna dystrybucja, bo dystrybucja, aby powstała, naprawdę trzeba wiele, ale jest to Remix. Jest to pewna przeróbka jednej z dystrybucji, konkretnie Xubuntu, czyli Ubuntu ze środowiskiem graficznym XFCE. Kto wie, co to jest XFCE? Nic nie ma? Super. Proponuję przyjrzeć się temu. XFCE to jest po prostu jeden z rodzajów wyświetlania graficznego. Na Linuxie jest ich wiele. Jest to jego plusem i dużym minusem niestety, no ale jest. Poza tym, że są w ogóle całe dystrybucje, czyli na przykład OpenSUSE, czy Fedora, czy Ubuntu i jego odmiany, a więc różne remiksy Ubuntu są. Kubuntu, Edubuntu. Naprawdę jest tego dużo. Nie zdążyłem wrzucić do prezentacji takiej zdjęcia mapki, jak na przestrzeni ostatnich 10 lat Linux się zmieniał, jak powstawały dystrybucje, jest ich naprawdę bardzo dużo. Ale jeśli chcecie więcej informacji, to odsyłam po prostu do adresów internetowych. Słuchajcie, tutaj mamy rok 1998. Do tego momentu wszystko, co tutaj widzicie, to są odtąd w dół różne kolory. To są różne systemy operacyjne. Część z nich, jak na przykład TRU64 Unix, czy też Solaris, była już wcześniej na tym slajdzie, gdzie było wiele różnych systemów operacyjnych. Kiedyś, w zamierzchłych czasach poniżej roku 1998, najczęściej systemy były sprzedawane z komputerem producenta, były w nim ściśle zintegrowane i w liście top 500, czyli najlepszych 500 komputerów świata, które liczą obliczenia dotyczące pogody, chemii, takich różnych bardzo poważnych rzeczy są w CERN-ie, to po prostu królowały różne systemy operacyjne. Ale w momencie, kiedy powstał Linux i okazało się, że jest to system, który zgodnie z tymi wolnościami pozwala instalować, używać za darmo, dzielić się, dodawać własne ulepszenia i je jeszcze dystrybuować w świat, to okazało się, że jest to idealne rozwiązanie właśnie dla środowisk akademickich, które potrzebują systemu, gdzie można zajrzeć pod maskę, tak, bo informatycy lubią pogrzebać i zobaczyć, dlaczego to tak działa i jak działa. Mogą dopasować to oprogramowanie do własnych potrzeb, a więc kupić superkomputer, zainstalować na nim to oprogramowanie i dopisać kawałki kodu, który będzie robił coś, co jest im potrzebne akurat. Jeszcze do tego wszystkiego dać to innym, powiedzieć, słuchajcie, macie w tym lepszy pomysł, no dorzućcie tam swoje 3 grosze i będziemy i my używać tego potem wspólnie, co będzie jeszcze lepsze. W ten sposób od tego roku 98-99 krzywa używalności Linuxa na najlepszych komputerach świata, no nie idzie. Tak, nikt mi nie powie, że ona maleje. Ona się tylko zwiększy. Po prostu okazuje się, że jest to dobre rozwiązanie,
zwłaszcza dla tych, którzy chcą coś zobaczyć, czegoś się nauczyć i podzielić się z innymi swoją pracą i chcą też zyskać coś od innych. No bo ja dzisiaj dorobię coś, jutro ty, Michale, dorobisz coś, razem wrzucimy na remix, tak? I pojutrze powstanie coś jeszcze lepszego, co damy kolejnym, którzy też dorzucą coś swojego i tak dalej, i tak dalej. Kto na tym zyska? Wszyscy. Nikt nie straci. Dlatego poza tym, że używają tego w wielu miejscach w świecie, ostatnio na przykład bodajże Andaluzja to jest chyba część. Kto jest dobry z geografii? Potrzebują pomocy. Kto mi powie, czy Andaluzja jest częścią Hiszpanii? Czy słucham? Czy Andaluzja jest częścią Hiszpanii? Bo wydaje mi się, że jest, tylko nie jestem 100% pewien, więc chciałem zasięgnąć opinii kogoś, kto jest, ma szansę na bieżąco się uczyć. To nie ja. Słuchajcie, w każdym razie w Andaluzji podjęto decyzję, że we wszystkich szkołach przechodzą na Linux. Po prostu. Nie ma Windowsów, są tylko Linuxy, uczą się na Linuxie, ponieważ po pierwsze oszczędzą finansowo na kosztach licencji, po drugie dadzą wszystkim możliwość pracy na tym samym szkole i w domu bez żadnych kosztów. Co jest ważne, bo jeśli ktoś ma dużo kasy i lubi sobie ją wydawać, to ok. Ja mogę mieć dużo kasy, ale mogę nie lubić jej wydawać, a mogę mieć mało kasy. I wtedy nawet nie tyle, że nie lubię jej wydawać, co nie mam czego wydać. Jeśli na przykład w szkole każą mi uczyć się na oprogramowanie, które aby użyć w domu muszę jeszcze zapłacić, no to niekoniecznie muszę tak chcieć. Także pytanie jest proste. A może i wy chcielibyście zacząć tego używać? Taki zrzut ekranu. Jak może system wyglądać? To jest już zrzut z mojego komputera dosyć dawno, że ja już tej wersji nie używam systemu. Ale co chciałem pokazać? Są jakieś tam gry czasami ciekawe. Jest program do wypalania płyt. Zapewne jakbym się spytał was, czym wypalacie płyty w domu, no to usłyszę Nero. Tak. Powerlisty, tak? Po szampu nie jest wolny i otwarty i kiedyś trzeba za niego zapłacić. Właśnie, tak? W świetle polskiego prawa nie wolno. Tak samo. Jak za rekinerą chyba. Niekoniecznie. Nero bardzo często dodają do napędów DVD. Jeśli kupujesz napęd DVD na każdym komputerze, dostajesz płytkę z Nero i licencję do używania na tym komputerze, gdzie jest ten napęd DVD. Ale jest na przykład takie Brasero, które jest wolno otwarte, darmowe, nie ma problemu. Potrafi to ładnie wyglądać nawet. Bo jeśli macie całkiem sensowną kartę graficzną, to Linux potrafi wiele różnych ciekawych rzeczy, których nie zawsze potrafi Windows. No i co więcej? Olbrzymia ilość oprogramowania. Słuchajcie, ja nie znam Lord of Altima, nie wiem czy ktoś w to gra, to w ogóle jest pod Windowsami, taka gierka. Pod Linuxem jest. Pod Linuxem jest wiele różnego rodzaju oprogramowania. Część jest darmowa. Część jest płatna, są całe sekcje dotyczące różnych rodzajów oprogramowań i w praktyce wystarczy tylko wejść, kliknąć, powiedzieć OK, zainstaluj mi to i on sobie to zainstaluje. Tego wszystkiego jest ponad 38 tysięcy aplikacji. Jak się zliczy wszystko, naprawdę wszystko, od małego programiku, który potrafi, nie wiem, tylko policzyć liczbę literek w pliku tekstowym, aż po naprawdę Lord of Altima, to jest tego 38 tysięcy. To nie jest mało. Większa część z tego jest wolna, otwarta i darmowa. No i są oprogramowania specjalizowane dla edukacji. Jest programik, który mnie się szalenie podoba, to jest TuxPaint. To jest specjalny program do nauki rysowania dla małych dzieci. Na podstawówki. Moje młodsze dziecko uwielbia to malować. Są programy do nauki geografii, są specjalne dystrybucje, które mają już w sobie większą część programów edukacyjnych. My jako fundacja również
robimy coś takiego. Szykujemy dla szkół, właśnie to się nazywa remix, to się nazywa szkolny remix Ubuntu. W skrócie SRU. I tam od razu użytkownik z systemem, z płytką, otrzymuje wiele aplikacji edukacyjnych. Do nauki, do wspomagania nauki, na przykład matematyki, geometrii, algebry, różnych rzeczy. No ale są i gry, które potrafią wyglądać naprawdę dużo lepiej niż matury. Nie wiem, czy znacie coś takiego jak World of Pac-Man. Jeśli nie znacie, polecam gierkę, bardzo fajna. Jest zarówno pod Linuxa, jak i pod Maca, jak i pod Windows. W ogóle przy okazji tego wolnego i otwartego oprogramowania to wrzucę wam taką dygresję. Najczęściej, o dziwo, te aplikacje, które są robione przez wolontariuszy na całym świecie, są dostępne na wiele różnych systemów operacyjnych. W odróżnieniu od aplikacji komercyjnych, które najczęściej ograniczają się tylko do jednego systemu operacyjnego. Tak dziwnie, że jak ktoś robi coś za darmo, robi więcej. Ale oprócz tych darmowych gierek pojawiają się już tytuły naprawdę... No Prey to jest chyba, myślę, taka bardziej znana gierka, która jest na Windowsy. A tutaj jest ona w wersji na Linuxa, do zakupienia, normalnie komercyjnie w sklepie. Tak? Jest jakiś tam Island Tycoon Deluxe. To są tytuły i one zaczynają się po prostu pojawiać. Ja to pokazuję dlatego, że bardzo często mam takie informacje, no ale na tym Linuxie nie ma gier, no nie ma jak pograć, muszę mieć tego Windowsa, żeby grać. Nie. Sam niekoniecznie, jak Steam wyjdzie na Linuxa, to swobodnie. Słuchajcie, kolejna ciekawostka, która pokaże też, jak można wypróbować, tak? Tak, tak, tutaj jest zwirtualizowany system oczywisty. Istnieje takie oprogramowanie, które się nazywa VirtualBox. To jest oczywiście wolne i otwarte oprogramowanie. Istnieje w wersji dla Windows, dla Linuxa, dla Maca. I ono pozwala w systemie operacyjnym w oknie mieć inne systemy operacyjne. W ten sposób możecie wypróbować sobie, jak działa jakiś system. Na przykład, jeśli macie Windows, boicie się, że coś się tam stanie, to ze strony VirtualBoxa pobieracie sobie VirtualBoxa, tworzycie sobie wirtualną maszynę, tam instalujecie Linuxa. Jak wam się już naprawdę nie spodoba albo coś, to po prostu dopasujecie i koniec. Ja w ten sposób właśnie szykuję te remiksy. Mam w wirtualnych maszynach środowiska właśnie do budowania tych remiksów różnych. Tam to buduję, tworzę sobie pliki do wypalenia na płytę i wypalam płyty. W ten sposób na przykład sprawdzam również aplikacje, no, które muszą działać na przykład pod kontrolą Windowsa. Kolejną rzeczą, którą można spróbować, to jest Live CD bądź Live USB. To, co dałem koledze Michałowi, co zostawię również w waszej klasie, to jest właśnie Live DVD. To można włożyć do napędu, uruchomić z tego komputer i po prostu system operacyjny uruchomi się z tego, nie zrobi nic na dysku twardym. Można sobie posprawdzać, popróbować, poćwiczyć, zobaczyć, jak działa, na końcu wyjąć płytkę i włączyć komputer z prądem. Jest taka możliwość. Tak samo jest z napędami, z pendrive'ami. Można sobie na pendrive'ie mieć system operacyjny, normalnie jest go uruchomić, pracować, zapisywać na nim nawet swoje dane, ponieważ to może być do zapisu, wyjąć, przejść gdzie indziej i w ten sposób, słuchajcie, na przykład ciekawostka. Jesteście gdzieś na wakacjach i chcecie w kawiarence internetowej uzyskać dostęp do swojego konta internetowego gdzieś na jakimś serwerze, ale boicie się, że tam ktoś zainstalował keylogera, który wam wczyta hasło. Macie własnego pendrive'a, właśnie wkładacie do komputera, robicie reset i uruchamiacie własny system. Nic się nie dzieje, jesteście bezpieczni, wasze dane pozostają u was. To taka ciekawostka, do czego można w praktyce używać takich rozwiązań. Zachęcam was do tego, żeby próbować, bo to jest jedna rzecz, żeby się zapoznać, żeby wyrobić sobie opinię. No oczywiście wujek Google, fora użytkowników, jeśli czegoś nie wiecie, bądź chcecie się dowiedzieć, to też warto zobaczyć.
nauczyciel informatyki również. Tak? Jeśli czegoś nie wiecie, zadajcie mu pytania. Niech się wykaże, niech poszuka, niech spróbuje znaleźć odpowiedź. Może spróbujcie sami znaleźć odpowiedź, bądź wspólnie. Spróbujcie go czymś zaskoczyć. To naprawdę, naprawdę jest ciekawa zabawa czasami. No jest kilka różnych adresów internetowych, które warto odwiedzić. Ja zapraszam właśnie na przykład na forum bioszkole.org. Tam jest forum dla ludzi, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, którzy chcą używać właśnie tych remiksów dla edukacji, które robimy. No i cóż. Bioszkole.org. Zachęcamy do próbowania, eksperymentowania, do poznawania. Jesteście w takim wieku, że musicie oglądać różne rzeczy i musicie różne rzeczy próbować. To taka już natura. Więc zachęcam was do tego, żebyście spróbowali tego. Naprawdę może być ciekawie. Cóż, dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że was wiele nie zanudziłem. Jeszcze nie wychodź się, bo zrobimy losowanie. Ja też mam dla was nagrody. Pana tutaj posiłek. Jeszcze nie wychodzimy. Chwila, proszę. Jeszcze losowanie będzie. Zadajcie jeszcze pan na zdanie, jak się zdanie. Nie macie pytań do pana Adama? Nie, dobra. Nie, że nie włączyłem.